Jeśli kupujesz nowy samochód i najważniejsze dla Ciebie jest, aby miał on w sobie wszystkie najnowsze motoryzacyjne, techniczne zdobycze, czyli tutaj wielkie 4 ekrany, najlepiej 4K, ogromne okno dachowe, 9-obiegową skrzynię i tak dalej, to nie jest film dla Ciebie, bo to nie jest samochód dla Ciebie. Pytanie natomiast, co takiego ma w sobie Mazda 6, że cały czas znajduje tylu nabywców i ma tylu, można powiedzieć, wyznawców? Czy to jest tylko wygląd, czy może coś jeszcze? Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam na test. Cześć wszystkim. Powiedzcie mi w ogóle, co to za pogoda jest. No śnieg w zimę. Kto to słyszał? Skandal jakiś. Ale w sumie jak już przy tym jesteśmy, to może to jest dobry moment, aby zacząć od powiedzenia parę słów o partnerze tego odcinka, czyli Leti Shops. Leti Shops to serwis cashback, z którego sam korzystam i to samo polecam Wam, tym bardziej, że za chwilę święta. Jeśli jesteście tą osobą, która robi w domu prezenty dla innych, albo po prostu robi prezenty, to tym bardziej polecam Wam skorzystanie z Leti Shops. Czemu? Wchodząc na stronę Leti Shops widzimy, że mamy tutaj prawie 2800 sklepów, z których uzyskamy cashback. Powiedzmy, że chcemy kupić buty na e-obuwie. Tu akurat aktualnie mamy cashback powiększony z 3 do 9%. Przechodzimy do sklepu, cashback się aktywuje. Wybieramy jakieś konkretne buty i przykładowo z takich butów za 170 zł 9% trafi do nas z powrotem w postaci cashbacku. Co ważne, te 9% nie wróci do Was w postaci jakichś bonusów, tylko są to prawdziwe pieniądze, które możecie sobie wypłacić na Wasze konto bankowe albo na konto PayPal. Leti Shops to oczywiście nie tylko obuwie, bo znajdziecie tu największe marki, takie jak na przykład Allegro, AliExpress, Zooplus czy KFC. Pamiętajcie o kliknięciu w linki, które macie w opisie do tego filmu i po prostu cieszcie się tańszymi zakupami. Ale nie po to się tutaj dzisiaj spotkaliśmy. Otóż spotkaliśmy się po to, aby pogadać o Mazdzie 6. I wiecie, co jest dzisiaj największą zaletą Mazdy 6? Największą zaletą Mazdy 6 jest to, że w ogóle jest. I oczywiście możecie się śmiać, ale powiedzcie z tym uśmiechem osobie, która chce kupić rywala tej klasy i weszła do salonu po nowy samochód, aby zamówiła sobie Toyota Avensis, Honda Accord, Passata Sedan, pewnie za chwilę Mondeo, pewnie za chwilę Insignie i tak dalej. Ja tego bardzo żałuję, bo ja jestem fanem tych samochodów, fanem tej klasy, czyli klasy D, klasy limuzyn, bo to są fantastyczne samochody, coraz bardziej zapominane, coraz bardziej pomijane. Wiadomo, wszyscy chcemy dzisiaj SUV-a czy crossovera, ale mówiłem o tym już 100 razy. Mimo tego będę podkreślał, że to jest super, że szóstka nadal jest w sprzedaży. Pytanie jak długo? Ja tego nie wiem, ale póki jest, to się tym cieszmy. I to jest też dobry moment, aby podkreślić po raz kolejny, czego Mazda trzyma się w swojej filozofii tworzenia samochodów. Bo zobaczcie, po pierwsze ten samochód jest. Po drugie, ten samochód nie ma silnika turbo. Tu jest nadal tylko i wyłącznie dwulitrowa jednostka. Rozwijmy to troszkę. Jeśli chcecie kupić szóstkę, to macie do wyboru dwa silniki. Dwulitrową, czterocylindrową benzynę o mocy 165 koni mechanicznych. Ona występuje z 6-obiegową manualną skrzynią i z 6-obiegowym automatem. A druga opcja to 2,5-litrowa benzyna o mocy 194 koni mechanicznych. To też 4 cylindry i nadal jest to silnik wolnossący. I to jest w zasadzie tyle. Jedyne, co Wam zostaje do wyboru, to wersje wyposażeniowe. I tu też ciekawa sytuacja, bo ten samochód, którym jadę, tych wersji ma dwie. SkyJoy i Sky Prestige. To jest ta wyższa wersja wyposażeniowa, czyli mamy tu w zasadzie wszystko. I tak jak to w Mazdzie, macie do wyboru wersję wyposażeniową i jakiś pakiet, albo już nawet nie. Wspomnę też, że za chwilę to się troszeczkę zmieni. Wersje napędowe pozostaną te same, ale Mazda rozwinie wersje wyposażeniowe, bo tych będzie 5. Zmienią się też ich nazwy, no i zmieni się też oczywiście troszkę wyposażenie. Nie będę w to wnikał, bo to nie ten moment. Mogę to zrobić, jak dostanę ten nowy samochód. Zauważę jednak jedną bardzo ważną rzecz, którą klienci Mazdy doceniają. Ja sam to bardzo lubię, bo zobaczcie, i tu w zasadzie posłużę się tym nowym cennikiem. Zamawiając szóstkę, macie tych 5 wersji wyposażeniowych. Pierwszej wersji tak naprawdę w zasadzie nigdy nikt nie wybiera. Ale zobaczcie,
w pierwszej, podstawowej, teoretycznie gołej, najsłabszej wersji macie head-up, dwustrefowa klimatyzacja, LEDy z przodu, z tyłu i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście ani nie namawiam, ani nie będę Was przekonywał do tego, żeby kupować podstawową wersję, bo ja w ogóle uważam, że dzisiaj samochody bardziej od siebie różnią się, na przykład premium od standardowych marek, wyposażeniem. Ale też nie wszyscy potrzebują nie wiadomo jakich rzeczy w aucie i świetne jest to, że w pierwszej podstawowej wersji mają w zasadzie wszystko. A przynajmniej to, co jest naprawdę potrzebne w samochodzie i to, co po prostu wypadałoby mieć, kupując nowy samochód w 2022 czy w 2023 roku. I to jest w Mazdzie super. Nie spędzacie 2 tygodni nad wyborem samochodu. Ale muszę w tym momencie przejść do wad tego samochodu, bo oczywiście on je ma i musicie je znać. I szóstko, nie słuchaj teraz, zakryj uszy. Ale powiem Wam tak. Po tym samochodzie zaczyna być czuć jego wiek. To jest minus. Ale jest też plus, bo w mojej opinii wystarczy zrobić naprawdę nie tak dużo, aby to mocno zmienić. Bo wiecie, gdzie ten wiek najbardziej czuć? Tu. Raz, zobaczcie, jaki ten wyświetlacz jest mały. Dwa, jego jakość jest dzisiaj, no może i chciałbym użyć jakiegoś delikatniejszego słowa, ale jest fatalna. I to zarówno sam wyświetlacz, już nie mówiąc o kamerze, niby jest tutaj kamera przód, tył jest 360, ale jakość jest fatalna. Chociaż mam się tutaj troszkę czego czepić, żeby troszkę to obronić, bo ja też już wiele razy mówiłem, że na przykład w kamerze nie jest najważniejsza jakość, tylko szeroki kąt i ten kąt jest dość szeroki. Ale jakość jest słaba, tym bardziej jak jeździcie gdzieś po salonach, porównujecie, to na pewno zauważycie, że ta kamera no to już naprawdę lipa. Inaczej, nie kamera, tylko jakość wyświetlanego tutaj obrazu. Nie chodzi oczywiście tylko o sam wyświetlacz czy samą kamerę, ale ogólnie te multimedia są słabe. Nie będę już to wnikał, przechodził po kolei tych wszystkich funkcji. To naprawdę warto byłoby zmienić, tym bardziej, że przecież zobaczcie na przykład na trójkę, która pod tym względem jest fantastyczna, bo jakość i tak naprawdę wszystko jest świetne. Szkoda, że tego nie ma w Mazdzie 6, bo ona na to zasługuje. I ja też podkreślę, bo chcę z Wami zagrać tak jak zawsze w otwarte karty. Jeśli ktoś chciałby zarzucać mi, że nie wiem, Mazda to jakaś marka, którą lubię, gdzieś tam mam znajomych. Tak, oczywiście, dokładnie tak jest. Ja jestem fanem Mazdy, sprzedawałem Mazdy. To jest jedna z moich ulubionych marek, mówię o tym otwarcie. Ja nie jestem żadnym dziennikarzem, nie muszę tutaj jakiejś poprawności politycznej uprawiać. Mówię tylko i wyłącznie o swoich odczuciach, o swoim zdaniu i Mazdy po prostu uwielbiam, więc pewnie troszkę na siłę, ale może tak być, że będę, może nawet troszkę nieświadomie, ale tej marki bronił. Przy czym to też nie jest tak, że jestem jakiś zaślepiony, bo nie jestem żadnym fanboyem tego samochodu czy tej marki, bo ja już z czegoś takiego dawno się wyzbyłem, więc wady te, które widzę, no to o nich powiem. No to może idźmy dalej w tym wątku. Skrzynia to jest 6-obiegowy klasyczny automat i nie wymieniam tego jako wadę dla wszystkich, bo na przykład ja takie skrzynie bardzo lubię. Ja nie cierpię skrzyń bezstopniowych. Lubię oczywiście dwusprzęgłówki, to nie jest dwusprzęgłówka, nie jest to tak szybka skrzynia jak DSG. Z drugiej strony powinna być dużo bardziej, jest dużo bardziej trwała. Z tą skrzynią w zasadzie nic się nie dzieje, ale na pewno do najszybszych nie należy i też zwróćcie na to uwagę, jeśli to jest dla Was ważne. Kolejną rzeczą, o której w sumie już mówiłem, jest silnik, bo zakładam, że jest bardzo duża szansa, że jesteście już dziś przyzwyczajeni do jeżdżenia z silnikiem turbo. I ja to też wielokrotnie widziałem. Dla takich osób, które nie mają za dużego porównania albo po prostu są przyzwyczajone do turbo, wsiadanie do tego samochodu i naciskanie gazu kończy się tym, że często mówią dzięki za jazdę, idę do domu, dziękuję. Tylko to jest dosyć duży błąd, bo nie chcę już też całego odcinka na to poświęcać, ale pamiętajcie, że silnikiem o sporej pojemności, bo dzisiaj 2 litry to jest duża pojemność, bez turbiny, jeździ się zupełnie inaczej. Tu się trzeba wkręcić na obroty. Trzeba pamiętać troszkę o tym automacie. I tak mocno skracając, nie jedziecie tą właśnie turbiną, czyli 1300 obrotów i samochód jedzie, tylko jedziecie pojemnością. Jedziecie wysokimi obrotami i to już do Waszej oceny, czy to jest plus, czy minus, ale to jest na pewno dość nietypowa rzecz dzisiaj. I nie każdemu się to spodoba. Każdemu natomiast powinno spodobać się wykończenie tego samochodu, bo Mazda 6 to nadal jeden z najlepiej wykonanych samochodów z najfajniejszymi, najprzyjemniejszymi materiałami, przynajmniej w mojej ocenie. Szkoda, że tutaj nie mam jasnego wnętrza, bo ja jestem fanem jasnych tapicerek. Ten samochód wygląda wtedy na jeszcze bardziej prestiżowy niż jest i robi dużo większe wrażenie, więc szkoda, że tego nie mam, ale nawet w tym szarym kolorze to wszystko tutaj tak naprawdę jest super. Zwróćcie też uwagę, że tak jak Mazda trzyma się tych wszystkich klasycznych rozwiązań, tak samo trzyma się tego tutaj, bo mamy do sterowania klimatyzacją pokrętło czy też przyciski. Nie ma tutaj nic dotykowego i ja to bardzo chwalę.
Może też warto powiedzieć jedno zdanie, bo ja tak troszkę zacząłem, że ten samochód nie ma wielu nowoczesnych rozwiązań, tylko nie zrozumcie mnie tak, że on jakiś jest stary, opóźniony i tu nic nie ma, bo broń Boże, zupełnie tak nie jest. No nie wiem, chcecie ogrzewanie kierownicy? Jest. Chcecie grzanie foteli? Oczywiście jest, ale wentylacja, proszę bardzo, 3-stopniowa. Ona działa w taki fajny, troszkę inny sposób niż w większości aut, bo nie wydmuchuje powietrza, tylko je zasysa. Plus jest taki, że w lato, włączając sobie taką wentylację, nie wieje Wam nic po nerkach, tylko zasysane jest powietrze, fotel robi się chłodny, no a Was nic tam nie przewieje. Macie oczywiście świetny head-up. Macie pełne LEDy, tak jak powiedziałem. No, nie wiem, był kiedyś taki gość, co śpiewał, że jest już ciemno, ale wszystko jedno. No to szóstce też jest wszystko jedno, bo to są LEDy matrycowe. I to dość dobrze działające. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to w takim dużym skrócie, jeśli jedzie coś przed Wami, czy z naprzeciwka, to mimo, że jedziecie na długich światłach, popularnie mówiąc, to samochód sam wycina te punkty, które nie powinny być oświetlane, czyli właśnie ten samochód przed Wami, czy ten z naprzeciwka, a na przykład pobocze oświetla. I to jest świetne rozwiązanie. I to tutaj jest. Jest też Android Auto i Apple CarPlay. I tutaj jedna ciekawostka, bo ile Apple CarPlay i Android Auto są fabrycznym wyposażeniem wszystkich wersji, to bezprzewodowe jest tylko Apple CarPlay. Android Auto natomiast nie i ja to potwierdzam, mój telefon no nie chciał się sparować bez kabla. Taka dziwna rzecz, bo w sumie pierwszy raz się z czymś takim spotykam. I tak dalej, nie chcę poświęcać na to całego odcinka. Ogólnie ten samochód ma bardzo dużo nowoczesnych rozwiązań, ale też wielu, które w nowych modelach nie ma, więc zwróćcie na to uwagę, ale to już dopasujcie bardziej do siebie. Nie słuchajcie tutaj mnie do końca, bo każdy potrzebuje po prostu czego innego. I tyle. No i temat audio. Teoretycznie jest tutaj Bose, nawet nie teoretycznie, tylko praktycznie też, ale jeśli miałbym porównywać Bose w Mazdzie 6 i Bose na przykład w Mazdzie 3, czy już nie mówię w Mazdzie CX-60, to no nie wiem, to tak jak polska reprezentacja i francuska. No, niby jedno i drugie to reprezentacja, ale jakąś tam różnicę zauważamy. No to mniej więcej podobnie jest tutaj. Teoretycznie marka nagłośnienia super, marka samochodu też super, ale to połączenie nie wyszło, tak jak w nowej trójce, czy w nowym CX-60, więc jeśli na to nie zwracacie uwagi, to nawet nie zauważycie różnicy, ale jeśli dźwięk jest dla Was ważny, no to tutaj w porównaniu do tych nowych modeli, o których wspomniałem, jest przepaść. Podłokietnik jest, ale jakoby go nie było, bo ciężko dosięgnąć do niego łokciem jadąc normalnie. Z kolei miejsce z tyłu to bardzo pozytywny aspekt, bo tutaj Mazda zupełnie nie ma się czego wstydzić. Ja mam 182 cm wzrostu, siedzę sam za sobą i miejsca kompletnie mi nie brakuje, czy to na jakąś krótką drogę, czy na długą. Pod tym względem jest super. I podobnie nad głową, nie ma tu co prawda żadnego okna panoramicznego, ale miejsca jest w bród, więc pod tym względem na pewno będziecie zadowoleni. Pytanie jak z bagażnikiem? No to jest całkiem ok. Kombi to 522 litry, natomiast sedan pomieści tych litrów 480. Bagażnik jest całkiem ustawny, pod jego podłogą oczywiście nie ma koła dojazdowego. Mamy zestaw naprawczy, ale tak to już bywa w nowych samochodach. Ale ogólnie w szóstce, czy to z tyłu, czy jeśli chodzi o bagażnik, jest całkiem ok. Zdarzało mi się jeździć szóstką w dłuższe trasy i w mojej ocenie fotele są całkiem wygodne. Mówię o fotelach ze skórą, bo właśnie takim jeździłem. Ale zawsze, tak jak wspominam, taki aspekt musicie sprawdzić sami, bo nie kupujecie samochodu dla mnie, tylko dla siebie. W każdym razie moja opinia jest taka, że te fotele są całkiem wygodne. Chcę natomiast powiedzieć słowo o samej jeździe tym samochodem i zacznę od spalania, bo to jest dość ciekawy i zaskakujący temat. 2 litry pojemności. Moc nie jakaś duża, ale dosyć spory samochód. I teraz tak, moje doświadczenie w mieście z tym autem to spalanie na poziomie około 9 litrów, może nawet 10. W tym momencie mam 8,9 i raczej najczęściej uzyskiwałem takie spalanie. Da się tym samochodem gdzieś za miastem, na jakichś wolniejszych drogach, spalać w okolicy 6 litrów. To jest super, ale autostrada czy ekspresówka liczy się ze spalaniem 7,8, a może nawet więcej, oczywiście w zależności od Waszego stylu jazdy, ale to jest takie spalanie. To może być ważne dla Was, bo to nie jest żadna hybryda, duża pojemność, więc może baliście się, że będzie więcej. Nie jest mało, ale myślę, że do przeżycia. Ale kolejne dwie rzeczy, które no zawsze są poruszane w przypadku Mazdy. Pierwsza to wyciszenie. To jest samochód, który, bardzo delikatnie mówiąc, nie był nigdy wzorem pod tym względem. Natomiast ten model, po wszystkich liftingach, które przeszedł, wzorem może nadal nie jest, ale jest już zdecydowanie lepiej. Szczególnie jak jeździliście Mazdą, to na pewno to zauważycie, że szóstka dzisiaj pod względem wyciszenia jest już zdecydowanie samochodem do przejęcia. No ale ta kolejna rzecz to katalogowo Mazda 6 z silnikiem 2.0 i z automatyczną skrzynią do 100 km na godzinę rozpędza się w 10,5 sekundy.
Konkretniej to nawet 10.7. To nie brzmi dobrze. Albo nawet powiedziałbym, że brzmi słabo. I też nie chcę, żebyście myśleli, że ja będę tego samochodu w tym aspekcie bronił, bo nie o to mi chodzi. Chcę tylko natomiast przekazać, bo być może się zgodzicie z tym, być może nie, więc dajcie znać w komentarzach szczególnie, ale moje wrażenia z jazdy tym samochodem są zdecydowanie lepsze niż to jest na papierze. Ja miałem to samo z Mazdą 3, bo ja Mazdą 3 jeździłem, powiedzmy, prywatnie. I tam też dane papierowe były dużo gorsze niż odczucia z jazdy. I tak jak mówię, ja Was nie będę przekonywał, że to jest szybki samochód i dynamiczny, ale sprawdźcie to inaczej. Nie kierujcie się tym 10,5, bo to jest mylne moim zdaniem. Pamiętajcie tylko natomiast cały czas o tym braku turbo i o tym, że jak chcecie tym samochodem pojeździć szybciej, no to musicie się wkręcić na obroty. Tyle. To jest cała filozofia. Natomiast samo prowadzenie tego samochodu jest również bardzo przyjemne. Tylko ja mam z Mazdą pewien problem, znaczy może nie z Mazdą, z opisaniem tego, jak się jeździ Mazdą, czy jak się użytkuje Mazdę, bo ten samochód, jak weźmiecie i zaczniecie czytać, czy to cennik, czy to wyposażenie, różne rzeczy, właśnie dane techniczne, to będzie się wydawał mocno przeciętny. Tym bardziej, jak weźmiecie jakieś inne samochody, zaczniecie tak jeden do jednego porównywać, to ten samochód w wielu aspektach będzie wypadał bardzo przeciętnie. I ja nie do końca umiem to w takich jasnych, nie wiem, matematycznych równaniach przekazać, skąd bierze się to, że czy to ja sam, czy bardzo wielu kierowców w tych samochodach jest wręcz zakochana i często kupuje kolejną Mazdę, nawet nią nie jeżdżąc. Wierzcie mi, widziałem to wiele razy. Najprostszym, też może najgłupszym zdaniem, będzie powiedzieć, że Mazda ma w sobie to coś. I ja wiem, że to oczywiście nic nie mówi, ale moim zdaniem coś w tym jest, w tym to coś. I to nie chodzi tylko o wygląd, bo ten samochód oczywiście, tutaj możemy się spierać, ale moim zdaniem to jest jeden z najładniejszych, czy sedanów, czy też kombi, czy po prostu przedstawicieli w tej klasie. Mimo swoich lat on cały czas wygląda fantastycznie. W mojej opinii są dwa samochody w tej klasie, które się bardzo wolno starzeją. To jest Honda Accord i właśnie Mazda 6. Na tyle lat, ile mają, a tak jak wyglądają, to naprawdę nie jest wstyd postawić te samochody koło auta, które wyprodukowano przedwczoraj, czy zaprojektowano i wyszło na rynek przedwczoraj. W ogóle się nie starzeją. Ale to nie jest tylko to. Nie chcę ciągnąć tego wątku, bo nie będę z siebie robił wiadomo kogo, jeszcze bardziej i bardziej się pogrążał, jako osoba testująca samochód, ale naprawdę coś w tym jest, bo jakie ja Wam dane wymieniłem? 10,5 sekundy do setki, zaraz powiem o cenniku, tyle lat samochód na rynku, tak wyglądający wyświetlacz i tak dalej. Bardzo wiele takich przeciętnych elementów. A jako całość, ja cały czas mogę powiedzieć, że ja w Mazdach jestem zakochany. Może już troszkę bardziej w tych nowszych niż w szóstce, ale o szóstce też nadal mogę to powiedzieć, bo mimo tego, że czuć po tym samochodzie coraz bardziej jego wiek, to nadal jest to samochód, który ja zdecydowanie mogę polecić. Tylko teraz pytanie, kogo na to auto stać? Czyli krótko mówiąc, ile takie cacko kosztuje? Ceny prezentowanego modelu z rocznika 2022 startują z poziomu 134 900 zł. Jest to kwota, jaką musimy zapłacić za dwulitrową jednostkę z sześciobiegową manualną skrzynią biegów, a jeśli wymarzyliśmy sobie automat, będziemy musieli dołożyć 8 000 zł. Druga i zarazem najwyższa wersja wyposażeniowa Sky Prestige to już koszt przynajmniej 156 900 zł, a jeśli chcielibyśmy 2,5-litrową benzynę, ona jest zawsze z automatyczną skrzynią i tylko w najwyższej wersji wyposażeniowej, wtedy takie auto kosztować nas będzie 180 900 zł. Jeśli natomiast zdecydujemy się na samochód z rocznika 2023, to tutaj rozpiętość cenowa będzie większa. Tak jak wspomniałem, będzie tutaj 5 wersji wyposażeniowych, a w zasadzie 4 i jedna z okazji 20-lecia Mazdy 6. Ceny takiego auta startowały będą z poziomu 149 900 zł, nadal do automatu będziemy musieli dołożyć 8 000 zł, natomiast 2,5-litrowy silnik będzie startował z poziomu 202 900 zł, a wspomniana wersja rocznicowa to już 213 400 zł. Tu muszę powiedzieć jedno zdanie, bo dla mnie, dla osoby, która pamięta sprzed tych paru lat cennik Mazdy, no to to wywołuje ogromny szok, bo to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej. Ale to nie dotyczy oczywiście tylko szóstki, tylko wszystkich samochodów. Tak już jest. Jeśli ktoś chce dzisiaj kupić nowy samochód, no to musi to zaakceptować. Ja w każdym razie kończąc powiem, że to jest samochód na pewno nie dla każdego, ale jeśli lubicie taką klasyczną motoryzację, nie kręcą Was wszystkie najnowsze rzeczy, typu na przykład skrzynie CVT, które są na pewno nowocześniejsze niż ta skrzynia, ale czy lepsze? No właśnie. To jeśli jesteście wyznawcami takiej bardzo klasycznej motoryzacji, to pamiętajcie o szóstce, tym bardziej póki ona jeszcze jest. Bo niestety moje prywatne przekonanie jest takie, że może się tak zdarzyć i to całkiem niedługo, że za takimi samochodami szybko zatęsknimy.
Na koniec podziękowania dla warszawskiego dealera, czyli Mazdy Bołtowicz, za udostępnienie tego samochodu do testów. Jeśli lubicie Mazdy, to pamiętajcie o subskrypcji. Kliknijcie szczególnie ten słynny dzwoneczek, aby powiadomił Was o kolejnym materiale na moim kanale, bo trzymamy rękę na pulsie i jak tylko będą nowe modele, na przykład CX-60 z dieslem, to jak najszybciej pojawi się u mnie, więc nie przegapcie. A jeśli szukacie Mazdy już teraz, to w opisie do tego odcinka macie kontakty, które bardzo polecam. Chłopaki w Mazdzie Bołtowicz obsłużą Was i pomogą na najwyższym poziomie, także bardzo polecam. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!